Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj czas na następną wojnę draftów i moim gościem jest Błachu, także dzień dobry. Dzień dobry Patryk, dzień dobry wszyscy widzowie. Dosłownie dzień dobry, bo to 10 rano tak nagrywamy. Dla ciebie normalna godzina czy jakaś ekstremalna za wcześnie? Ekstremalna, jako fan NBA to powiem ci szczerze, że nie widziałem chyba jej od czerwca. Która drużynka w NBA? Ulubiona? Chicago Bulls, także za mojego życia niestety jeszcze żadnego sukcesu się nie doczekałem. Był jeden moment z Derrickiem Rosem, ale niestety... Wiesz stary, że to jest mój ulubiony zawodnik, jeśli chodzi o NBA, tak ever? O widzisz. No, szkoda mi gościa i szkoda mi tego, jak skończył przez tę kontuzję tak naprawdę, no kurde, bo... Przykra przygoda, ale i tak pojechał trochę dłużej niż się spodziewali ludzie, to jeszcze 8 lat temu. Dobra, drodzy widzowie, przede wszystkim tak, pod spodem w opisie macie link do kanału Błacha, na Twitcha też zapraszam, jakbyście chcieli zobaczyć jak grają prosi, to nie na moim kanale właśnie, tylko na niego. Chyba że teraz zobaczycie jak dostaję tak z piąteczkę z rana. Słuchaj, wbijamy w takim razie oczywiście, płacimy za drafcik. Od 1 do 5 klasycznie wybieramy sobie formację, ja tobie, ty mi. I później widzowie, pewnie ci, którzy nie wiedzą, to wam wytłumaczę. Mamy 3 karty specjalne do użycia, czyli Joker, wykreślankę i zawodnika RTTK. Zawodnik RTTK to chodzi po prostu o to, że eventowego zawodnika raz może wziąć Błachu, którego chce. Więc mówi, że bierze, używa i to wszystko. Także wszystko wyjdzie w praniu. Szefie, jesteś tutaj gościem, możesz zaczynać. Możesz mówić od 1 do 5, tylko ej, bo tu jest... Trójka z tyłu, nawet nie próbuj. U mnie też jest i to 3 razy nawet. O co ty gadasz? Tak, to chyba jest najważniejszy wybór. Mi się wydaje, że ta formacja to ważniejsze potem nawet niż 5 pierwszych wyborów w składzie, ale u ciebie polecę z trójką. Z trójeczką, tak? Dobrze. Tak jest. To... A weź tak samo. Nie wiem, no nie będę narzekał, nie będę narzekał na tą trójkę. Piątka z tyłu pewnie, kurde. Dobra, szefie, słuchaj. Klasykiem zacznę. Joker. Joker u siebie w pierwszym player picku już? Tak jest. Ojej. Więc ja Jokera sobie już skreślam. U mnie chyba nie będzie tak dobrze, no nic. Czekam na twój strzał. Nie bierzesz Jokera? Dobra, no to weź w takim razie 4. Szczerze mówiąc, jakbym miał Jokera, to właśnie tego gościa bym wybrał, także to był dobrze przytrzymany Joker. Dobrze, u ciebie polecimy następnego z 1, niech będzie. Dobra, to poproszę 5. Dobrze, dobrze, podoba mi się to póki co. Ta zabawa. Następna u ciebie 5. Kurde, zastanawiałem się, czy wziąć RTTK, ale... Ale jeszcze. Ale to brać czy nie brać? Dobra, wezmę tą 5. Najwyżej będę tego żałował, bo to jest gościu, który... Czekaj, on ma 5 gwiazdek? Tak, on ma 5 gwiazdek. Dobra, 5. Bierzemy 5, tak jak poprosiłeś. Weź sobie również 5. Nie ma problemu. O, wykreślankę biorę. Wykreślanka? Tak. Oj, u mnie też jest warto. Tak, dobra, to, dobra, to czekaj. Kamień, papier, kto zaczyna? Papier, kamień, kto zaczyna. Dobrze. Dobra, na 3, 4. No, 3, 4. Nożyce. No, dobra, nie. Czyli czekaj, lepiej żebym zaczynał, czy żebyś ty zaczynał? Ty, ja. Ja zacznę, dobra, mogę zacząć. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Skreślamy 5 w takim razie. Skreślamy 5, no. Następnie skreślamy 3. No i... Skreślamy 3, no to świetnie się zaczęło. To dobra, to wyrzućmy sobie 2. I wyrzucamy też 1. Nie! Czyli lepiej jest, jak ktoś zaczyna, już teraz wiem. No, chyba trochę lepiej, minimalnie lepiej. Kurde, nie. Nie wierzę w to. Czyli 4 bierzemy, tak? Tak, 4 wybierzemy, tak. Dobra, a ja już straciłem wykreślanki, straciłem Jokera, super, fajnie się zaczyna. Czyli ja teraz tobie muszę powiedzieć numerek. Zgadza się. Weź sobie 5 może. Może być, pasuje pod zgranie, choć powiem ci szczerze, szkoda, że nagrywamy już to po znerfieniu speed boostu, bo gdybyśmy grali jeszcze na speed boostach, to nie było lepszej karty w tej grze właśnie do tego. Oho, ale, Vini? Ale to się przekonasz, nie, był ktoś jeszcze wyżej, ktoś kto ma jeszcze więcej tempa niż Vini. Jeszcze więcej? Następna polecam u ciebie 4. Może być 4, to bez różnicy mi to było. Weź sobie 1 może. Nie ma problemu. Ojoj. Następna pozycja u ciebie to 2. Dobra. to weź też sobie piątkę. Ojej. Ligo pasuje, ale tym gościem nie pobiegamy. Następną u ciebie trójeczkę poproszę. O, i dobrze, na niego patrzyłem właśnie teraz. To weź jedynkę i czekam. Kurczę, będę żałował tego zawodnika RTTK, że go nie wziąłem. No będę żałował. Moja obrona ma łącznie 60 tempa, to jest bardzo złe. Bardzo złe. Następny u ciebie 4. A, weź też 4. Czwóreczkę poproszę. Ale słaba ta obrona, co oni dają? Następny jedynka niech będzie. Trójkę. U mnie będzie wystąpienie pierwszego tutaj koła. O, co bierzesz? Tak jest. Karta RTTK będzie zaklepana. Dobra, no to już jedną wziąłeś, więc po prostu kolejnej nie możesz. Chyba, że ci wybiorę, oczywiście, to wtedy możesz. Pewnie, że tak. U ciebie teraz polecimy z piątką. Piąteczka. To weź może dwójkę. Jest. Nie kobieta na bramce, to jest ważne dosyć. Myśmy daleko nie zajechali. U ciebie tym razem dwójka. O, przynajmniej tyle, że bramkarz spoko. Jedynkę. Może być numer 1. Ja jeszcze mi czekaj, został mi zawodnik RTTK, dobra. O, mógłbyś teraz mógłbyś dobrze trafić. Do trafienia RTTK? Nie. Nie, ale tak dobrze, a to polecimy w 5. Na piątce nigdy nic nie ma. Piąteczka. O, jest szybki. Co by ci tu wybrać? Dwójkę. Może pod dwójką może nic nie będzie dobrego. A, na pewno tempa nie będzie znowu. Następny wybór ciebie jedynka. Ja zaczynam coraz bardziej żałować tego, że nie wziąłem tego RTTK. Naprawdę. Okej. Czwórka. Czwórka. Ojojoj! Poleciało. Ty, zawodnik Czekaj, RTTK, czekaj, to jest RTTK, to na pewno jest RTTK, to musi być RTTK. No nie, no piękny rzut przecież. Dobra. Piękny rzut, dostałeś rzuta RTTK? Tak. O, wow. Ojojoj, czyli ja używam RTTK, dobra, no to czyli to był dobry wybór, żeby tamtego nie brać. Cyk. Ojej. Ale się łączą ładnie z moim Jokerem. No to ja się muszę odwdzięczyć tym samym w takim razie i też powędruję z Jokerem w swoim playpiku tym razem. Oho, super. Kapitalny inform. Na enkę, nawet bez grania, ale to sobie radę. Czyli tobie została wykreślanka, to słucham ciebie w takim razie, który numer mam brać? U ciebie poproszę 3. Ajajaj, chłopie, on ma 50 tempa, daj mi spokój. Daj mi spokój. Pasowałoby do mojej obrony. Jedynka. Jedynka. U ciebie tym razem 4. Ole piękna karciocha. O, chciałbym go mieć w moim składzie, ale mnie nie stać. Nie. 3. Może być 3. Następny wybór to będzie 4. Ojej. Widzę, że lubisz tempo ogólnie. Lubię tempo i lubię karty hero, bo mam teraz je 3 w jednym wyborze. To co, chcesz wykreślankę, czy nie chcesz? Zróbmy wykreślankę, to jest dobra podpowiedź, bo to mi nawet pewnie da jakąś tam mini gwarancję. Papier, kamień? Dobra, no. Na 3-4? 3-4. 3-4. Nożyce. Kamień. No nie, no. Czyli czekaj. Zainspirowałem się, to i tak nie pomogło. Lepiej jak ja zaczynam, dobra. Jak ja zaczynam. Czyli... Aha, czekaj, ja też muszę kliknąć, kurde, bo bym nie wiedział co wybierać. Dobra, to tak. To wyrzucamy w takim razie 3. Okej, wyrzucamy 5. Wyrzucamy 4. I wyrzucamy 2. Czemu ja znowu zacząłem, stary? Ja nie rozumiem tego. Przecież sam powiedziałem, że lepiej jak ktoś drugi zaczyna. Czyli zostaje 1, tak? Tak, zostaje 1, ale jestem dzbanem. Witamy, karty hero. Kurde, ty mi wyrzuciłeś kartę hero. No widzisz. Niestety. I jak no dobra. Dobra, to teraz który numer? Nie wiem, 3 sobie weź na przykład. Wjeżdża 3. O, co za legenda Manchester United. Następny niech będzie 2. Okej. Piątka u ciebie. 5. On tu są obrońcy potrzebni wreszcie normalni. U ciebie poproszę 3. potężny Al-Nasr klub. Jedynkę może. Nie, my nie potrafimy biegać w tym zespole. Skup się, bo to jest zawodnik z twojego klubu RTTK. Falami mózgowymi ci przesyłam, stary, to. Ojoj. Barcelona ma zawodnika RTTK w tej grze? No Araujo! Araujo dostał kartę RTTK, okej, choć za zeszłoroczny epizod z PSG to raczej powinien być ostatnim do tej karty. Dobra, niech będzie na 4. Miałeś jedno zadanie. Nie ma Roldzia, całe szczęście. Dobra, to 2 sobie weź. 2. U ciebie poproszę teraz 5. Spoko, dobra. To ja bym prosił ciebie 4. O nie, dobrze, niech będzie 4. W takim razie u mnie team jest skompletowany, u ciebie jeszcze jedna karta została? Tak, ostatnia. To niech będzie na sam koniec 1. Dobra, no to trenera sobie bierz, jakiego tam chcesz, poukładamy składziki i widzimy się za chwilę. A jestem ciekaw, co ja ci tam wybrałem, stary, jakiego masz tego Jokera. O Jezu, masz Kyliana Mbappé? No mój Joker od razu, mówiłem. A, na Jokerze był, okej. Myślałem, że mój atak jest szybki. Jest szybki wciąż, ale... ale nie mamy Mbappé i Juda. Szkoda, że Adama Traoré nie za sezon. Okej. O, byśmy zaczęli. Nie, kurde, jakbyś nie przesunął. To już byśmy mieli... Po kick-offie. Drogi teraz był, 4 bańki? Oj, 4 miliony prawie, to jest abstrakcja. Ronaldo chyba w 17 nawet tyle nie kosztował. Też miał kartę zacną. Przecież ciekaw jestem... O... nie. No nie, naprawdę stąd? Aha, no mamy tak, na zielonce weszło. Kiwes, Griwen... On chyba nawet ma 5 słabszej? Mogę się mylić, albo jest lewonożny? Kurczę, nie wiem. Lewonożny jest, tak, na pewno. Ale czy ma 5 słabszej, to nie wiem. Początek nie... A w ogóle... Ukradli Fede Potma. Bo najlepszym zawodnikiem. No, najlepszym zawodnikiem Realu Madryt został wybrany właśnie Mbappé w tym sezonie, w tym miesiącu. Okej. Gdzie Fede miał chyba 3 razy MVP podczas meczu, więc. Na pobudowanie morali dostał. Idź stąd! No nie, no. Ruletka z mięsem jest tak bardzo w pewnym sezonie. Kurde. Wziął prosta na odcinek. Tak to się kończy. Sprawdziłem, że tym spotkaniem mam w drafcie 104-0 w tym sezonie. Jakbym przegrał pierwszy swój mecz w tym trybie na wojnie draftów, to byłoby to spektakularne. 104-0, to jest dobry zarobek na początku. Dobry, dobry. Lepiej wydać właśnie na drafty niż na paczki. Oj tak. Bo i tak masz paczuszki i tak. No. Wanders. Kurde. Dobrze, Raja, pierwsza interwencja. Kunde. Kto go krył? Ajaj. Mamy te schematy narożne, mamy. Daje mi. Nie. Właśnie Frencha czasem też lubię. Nie! Dobi! Dobi! O nie! Po co ja mu mówiłem, że bramki się liczą, stary? No po co? Ale co to jest za zachowanie obrony, że jeden gościu dobiega do dobitki, a 4 wokół się patrzy jeszcze twoich. Czułys. Nie. O, na aut. Aha, dobra, koniec. Nie, kontrolujemy zegar. Szybko 4-0 do przerwy, czyli tak przeliczając 8. Nie no, do dychy nie możemy. Nie możesz. Nie. Może ale to wszystko przez to, stary, że Mbappé nie trafił setki na początku. No, pewnie trochę inaczej by się potoczyło. Od razu autobus, 7 z tyłu. Ojoj. Był kardynał. Off? Chyba nie było. Musi być. Honorowa. Bez zielonego, ale weszło. Ty dobry ten Kylian. Oj tak. Pewnie będę go miał w składzie tak za pół roku, ale... No dobra, ale najlepszy obrońca Van Dijk według ciebie czy Saliba? Van Dijk zdecydowanie. Potem Saliba, potem dopiero gości jak Rüdiger, Militao. przesunąłeś, ciekawe. Właśnie przesuwałem na długi. A, okej. Okay. Co ciekawe. Czyli to był przesunięty, czyli się nie przesunął. Aha, no to dzięki jej. No, ewolucja i to, że gra w Realu Madryt, widzę mistrzów robi swoje, nie? No tak, że się może ulepszać. Że te karty na... O Jezu. O kurde, tak z tyłka by to było, że hit. A, czekał, ale powiem ci już pół sekundy dłużej i sam na sam byś był. Przejdź. Czy przy... No, lodowałem od razu z pierwszej. Ruj. Rafa, musisz. Rafa, tak jest! Wow. Potężny Rafa Márquez. Ale teraz zrobiłem... Let's go. Ale teraz zrobiłem głupotę tymi obrońcami. O rany. Jak po pożar strażacy normalnie pobiegli. Tak, nie, no nie można tak. Skarane od razu. O nie! Oj, ale idzie Kiwel. Dobra, przesuwaj się. Może akurat? Nie. Ale poszedł perfekcyjny balon. 6-1. Masz też takie wrażenie, że w tym roku przy sam na sam ball role są takie ciężkie. Nie robię w ogóle, bo to tak nieregularnie ja zawsze wchodzi, w bramkarza że... stary wchodzę. Tak, nie ma co. Nie. Jak już widzę Marqueza, to po prostu zawracam. Mogłeś tak cały mecz. O nie! Rodrigo. 7 jeszcze na dobranoc. Dobra. Wrócił rzut. Nie, no będzie mi się śnił ten gościu dzisiaj. Jedyny pozytyw dzisiaj to ten Márquez. 1-6, biorąc pod uwagę, że zagramy jeszcze 2 razy, to tu może być naprawdę źle. Ale i tak było lepiej niż zakładałem, prawdę mówiąc. W tym zeszłym tygodniu jaki mieć bilans Full Champions na pierwszych zmaganiach? 11-4. 11-4, okej. I byś tak przeliczał na zeszłą FIFA, to trudniej czy... Podobny poziom w sumie, bo nagrody chyba za 11-4 lepsze niż... Lepsze nagrody... Okay. Kurczę, czy trudniej? Nie wiem, bo miałem też mecze łatwe, ale też miałem spocone, więc myślę, że to samo, tylko jakbyś tak... Tam było więcej spotkań do rozegrania. No wtedy co mi się fartło na koniec fifki 19-1, ale to też matchmaking siadł dobry. No ale nie, no bez podjazdu, nie no stary, z tobą to przecież. Nie wiem co by się musiało stać, żebym wygrał, ale chciałem sobie zagrać i mam nadzieję, że się spotkamy następnym razem. To dalej będziesz miał bez porażki w drafcie. Oby, dzięki. Czekaj na mnie, przyjdę z Márquezem przynajmniej. Ale hit, dobra, przynajmniej jest honorowa. Dziękuję ci bardzo serdecznie. I co, dzisiaj na hita grasz Foot Champions czy nie? Pewnie tak, zawsze na hita. Z 3 godzinki i porobione. Powodzenia w takim razie i wbiję na nagrody za 15-0. Ostatnio było 15-0, było, nie? Było oczywiście, ale no nie było warto względem nagród. Co z ikony było? Luis Hernández z Mexico. No to jeszcze na początku, tak o, a później... Oj, już chyba nie w tej grze, bo jeszcze tak w 17 to się tym Luisem Hernándezem pamiętam, że w miarę użytkowało, chyba nawet w SBC ludzi go robili, ale w tym roku to już bym wolał grać chyba Rodrigo na NC niż tym Hernándezem. Czyli bez kitu. Drodzy widzowie, w takim razie wbijajcie na Twitcha do Błaha pooglądać jak mu idzie. Dziękuję ci raz jeszcze i my widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się. Elo.